Pierwszy list świętego Piotra 2:9. Zobaczcie. Ale wy jesteście rodem wybranym. Jesteś wybrany. Jak powiesz sobie, nie, Bóg mnie nie wybrał. Wybrał! Tu już pierwszy bajer masz skasowany. Jesteś wybrany. Dalej. Jesteś królewskim. Brzmi jak bida. Brzmi jak bity przez życie. Brzmi jak poraniony, posiniaczony i wiecznie oranie brodą o krawężnik. Ja nie mówię, że nie ma sezonów, bo ja też nieraz zwiedziłem krawężniki brodą, ale ja nie uznaję tego za standard. A więc kim ja jestem? Ja jestem wybranym królewskim kapłaństwem. Ale żeby nie było, jeszcze pójdźmy dalej. Jestem narodem świętym. Jestem ambasadorem państwa, który jest świętym państwem. Świętym to znaczy oddzielonym. Pomyśl, jaki statut mi jest nadawany w tym momencie. Wszystkim nam. To jest właśnie ta petarda w krzyżu. To jest właśnie ta moc. Narodem świętym, ludem nabytym. O, ale ja nie zasługuję. A, i zgadzamy się, jesteśmy na tej samej stronie. Ja też się nie nadaję, ja też nie zasługuję. On nas nabył. On nas nabył. Abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. A więc w czym jest pozycja startowa, że jesteś? Po nowonarodzeniu? Po stronie ciemności czy światłości? Światłości! Pomyśl, jaki jest twój standard wyznaczony. Nie jesteś na dole porąbiony przez życie, posiekany na kawałki. O Boże, a teraz w tym nowym przymierzu, jeśli twoją wolą jest, żebym nie umierał w wieku 23 lat, to zbaw mnie od mych problemów. Co? To wszystko przeczy tym wersetom. Taka modlitwa, takie podejście, takie myślenie, tak naprawdę to jest bluźnierstwo wobec krwi Jezusa. Twoja pozycja jest, jestem w miejscu autorytetu, jestem w miejscu wpływu, jestem kapłanem, mam królewskie DNA, bo mój król Jezus Chrystus, nabył mnie, w innym miejscu jeszcze jest napisane, usynowił mnie, adoptował mnie, ja przejmuję jego DNA, ja przejmuję jego nazwisko, ja przejmuję jego spadek, ja jestem, wszystko wam mówię biblijnymi słowami, ja jestem dziedzicem. Nie jestem dziedzicem jakiegoś pana Muska, pana Gatesa, pana innego, szekebeke, mnie nie obchodzi, ja nie chcę takich wujków. Ja mam większego fajtera. Ja mam Jezusa Chrystusa i ja jestem dziedzicem. Zobaczcie, co się dzieje. W Księdze Sędziów 6, Księga Sędziów, po angielsku to fajnie brzmi, Judges, w Księdze Sędziów 6, od 12 do 16. Zobaczcie, co się dzieje. I ukazał mu się, komu mu? Gedeonowi. I ukazał mu się anioł pański i rzekł do niego, Pan z tobą, mężu waleczny. Stop, wystarczy. Jaki mężu? Miejmy to, niech będzie wyświetlone. Jak on go nazywa? Mężem walecznym. Czy Bóg robi mu coaching i buduje mu psychę? Czy stwierdza mu fakt? Stwierdza fakt. Dzień dobry, mężu waleczny. A więc masz perspektywę w pierwszym wersecie, jak Bóg patrzy na Gedeona. Okej? Okay? A teraz przejdziemy dalej i zobaczymy, jak Gedeon na siebie patrzy. A Gedeon rzekł do niego, za pozwoleniem, więc już wiesz, że będzie się działo, za pozwoleniem to na zasadzie, przepraszam, chciałbym coś dodać. Wiecie, czasami musimy czytać ze zrozumieniem, co się dzieje. Dzień dobry, mężu waleczny, Pan z tobą. Przepraszam, a tak, panie mój, jedna kwestia. Jeśli Pan jest z nami, co się dzieje? Jeśli. Na górze on mu mówi, z tobą! Rozumiecie? To nie jest, że on ma uwierzyć w pismo. On werbalnie to słyszy. Werbalnie. To nie jest kazanie o tym. To nie jest werset o tym. On to werbalnie słyszy. On ma spotkanie fizyczne z aniołem Pana, który mówi mu, Pan z
tobą, mężu waleczny, ja bym już się przewrócił. Ale on mówi, przepraszam, mam pytanie. Jeśli Pan jest z nami, stoisz z aniołem Pana i mówisz, jeśli Pan jest z nami, przecież to jest taki kretynizm, że głowa mała, ale my tak też robimy. Zobaczcie, co dalej. Dlaczego spotkało nas to wszystko? O, więc wiesz, co jest wyraźniejsze w oczach Gedeona? Nie Pan, który przed nim stoi, nie Pan, który do niego mówi, ale to, co, że woda się wlewa do łódki. Pan z nim rozmawia, ale on mówi, fajnie, że jesteś, ale jeśli jesteś, to dlaczego woda? Gdzież są wszystkie jego cuda? Ty, on pyta, gdzie są cuda. Rozmawia z aniołem i pyta, gdzie są cuda. Gdzie są cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc, czyż nie Pan wywiódł nas z Egiptu, teraz zaś porzucił nas Pan, bo Pan nas porzucił. Stoisz w dialogu z aniołem i mówisz, Pan nas porzucił. Anioł cię wita, mężu waleczny, a on mówi, Pan nas porzucił i jeśli Pan jest z nami. Boże. Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł, tak jakby zignorował ten 13 werset Pan, mam wrażenie, że mówi, Boże, nie da się tego słuchać, i mówi, idź w tej mocy Twojej. Słuchaj, idź w tej mocy czyjej? Twojej. I wybaw Izraela z ręki Midiańczyków. Przecież to ja cię wysyłam. Mam wrażenie, że Bóg w ogóle nie chciał wchodzić, bo miał wrażenie, że Gedeon z kimś innym rozmawia. Bo ten 13 werset świadczy, że Gedeon w ogóle jest oderwany od puga, od rzeczywistości. Więc Pan mówi do niego, idź w tej mocy Twojej i wybaw Izrael z ręki Midianitów. Zobaczcie, co się dzieje w następnym wersecie. Oto on zaś rzekł do niego, za pozwoleniem, Panie mój, przepraszam, jeszcze jedna kwestia, Panie mój. Czym wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Mannesesysysasysytów, ja sam zaś jestem najmłodszy z domu mego ojca, a Pan rzekł do niego, ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midiańczyków jak jednego męża. Okej? Okay? I to nie koniec. On tam dalej licytuje, ale już nie idziemy dalej. A więc co tu jest? Werset za werset w ping-ponga grają. Mężu waleczny, kimże ja jestem? Idź w mocy Twojej, ale czym ja wybawię? Bóg mu mówi, kim jest i co ma, a on mówi, kim nie jest i czego nie ma. I to uwaga, w sprzeczności z tym, co werbalnie, oko w oko, mówi mu Pan. Jak trzeba mieć zakorkowany łeb, żeby tak żyć, pomyślcie o tym. Ale Bóg mu mówi, to ja cię posyłam. Słuchaj, wyobraź sobie, że siedzisz w sypialni i staje obok ciebie anioł. Fizycznie, wyobraź to sobie. Ja wiem, że nie jestem podobny, ale wyobraź to sobie. Fizycznie przed tobą staje i zaczyna z tobą rozmawiać i ty próbujesz go przekonać, że on nie ma racji. Wiecie, co to się nazywa? Pycha. Pycha. My nie walczymy tylko z braćmi i siostrami, z pastorami. Tu jest wyższy poziom. Z aniołami. Anioł się myli. Pan się myli. Wszyscy się pomylili. Ty masz rację. Jak bardzo nie. I teraz co tam jest powiedziane? Ja cię posyłam. Idź w mocy Twojej. A więc oznacza to, że ten power do zrobienia tego zadania już w nim jest. To jest bardzo ważne. To już w nim jest. Idź w tej mocy. To już jest. To ta moc do zrobienia tego zadania już w nim jest. Ale wiecie, co jest problem z Gedeonem? Gedeon tego nie wie. Wiesz dlaczego? Wyjaśnił to w następnym wersecie. Powiedział, bo ja jestem z domu, który jest najmniejszy ze wszystkich sąsiadów, a w tym najmniejszym domu ja jestem najmłodszy. A więc co on przedstawił?
pozycję społeczną tatusia, mamusi, rozmiar metrów kwadratowych w domu i datę urodzenia. Ja jestem młody. Wiecznie mówili, że nie nadaje się. Jestem z najmniejszego domku. W ogóle tata też był najmłodszy i najmniejszy i w ogóle wszyscy jesteśmy robaki. A Bóg dalej do niego mówi: ja cię posyłam, idź. I wiecie, co później jest napisane? Tak, a jak ja mam pewność, że to tak na pewno jest? I zaczynają się bawić. I mówi tak: to ja wyłożę wykładzinę na trawnik. Runo. Pamiętacie to? Ale mówimy współczesnym językiem. I mówi tak Gedeon: to ja wyłożę wykładzinę na trawnik i umawiamy się tak, panie. Jak wykładzina będzie sucha, a trawnik mokry, no to ja uznam, że to ty, nie? Innymi słowy, nie wystarcza mi, że stoisz przede mną fizycznie. Ja mam swoje szabloniki i ja muszę mieć swój znak. To nic, że ty stoisz ze mną fizycznie i mówisz do mnie fizycznym, werbalnym głosem. To się nie liczy. Ja chcę, żeby wykładzina była mokra. Na początku sucha. Będzie sucha, nieważna jaka jest kolejność. I później trawa ma być mokra, a wykładzina ma być sucha. Przychodzi rano Gedeon, patrzy. O, ale numer ty. Suche, a trawa mokra, rosa, wszędzie wokoło, ale nie na dywaniku. Więc Gedeon, chciałby się rzec, pogadał z panem, licytował się, pan się nie zniechęcał, tam czasem go zignorował, bo nie mógł tego słuchać, ale ciągle mu mówił: jestem z tobą, moc jest w tobie, to jesteś silny, dasz rady, ja cię posyłam, wykładzina jest już sucha, trawnik mokry, ale Gedeon mówi: a panie, za pozwoleniem. A panie, widzisz, nie wiadomo, może ktoś podebrał wykładzinkę, doniósł rano, nie wiadomo, może coś, widzisz, nie wiem, nie wiem. Więc mówi: następnego ranka, panie, odwracamy kolejność. Wykładzina mokra, trawnik suchy. Pomyśl sobie teraz o Bogu. Boże, Bóg mówi: Boże. Co za typ? Co za typ? Zaraz mnie poprosi, żebym księżycem krążył dookoła jego głowy. No i w końcu Gedeon mówi: no wiesz, tego to lecimy. Teraz już wiem, wykładzinę mi tutaj pomoczyłeś. To jest straszne. To jest straszne. Więc zobaczcie, co tu się dzieje. Bóg do niego wjeżdża i mówi: taki jesteś. A Gedeon mówi: nie, 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 ja taki jestem. A Bóg mówi: nie, nie, ty taki jesteś. Bóg mówi: a Gedeon, no, no nie, 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 bo tu z domu takiego mogę jestem. Słuchaj, ale to ja czynię, że jesteś tutaj. Bóg cały czas sprowadzał go na myślenie: ja cię tam ustanowiłem. Nie ma różnicy, z jakiego jesteś domu, co robili twoi rodzice, jaką szkołę skończyłeś, to nie wpływa na to, gdzie siedzisz. To nie wpływa. A więc, mężu waleczny. Jaki tam waleczny? Jestem z tobą, wybaw Izraela. Ja? Ja z najmniejszego domu. Ale ja będę z tobą. A co z wykładziną? Pomoczyłem. To teraz niech będzie sucha. Ha, 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 huśtawka. A więc zobacz, jeżeli ty bazujesz na zewnętrznych okolicznościach, ty wiecznie będziesz człowiek huśtawka. I nigdy stabilnie nic nie wykonasz w życiu. Nie będzie u ciebie żadnej płynności, żadnej systematyczności, żadnego stałego progresu, bo ciebie łatwo załatwić. Przypomnieć, ile masz lat i cię nie ma. Albo z jakiego domu jesteś, albo jakiej szkoły nie skończyłeś. Więc Gedeon musiał zmienić perspektywę. I później Gedeon w końcu się zgodził, mówi: dobra, ale wychodzi na to, że wiesz, co się stało? Zgodził się, ale dalej nie rozumiał, kim był. Wiesz dlaczego? Bo kiedy w końcu się przelicytował z Bogiem i Bóg go w końcu tam wyszarpał z tego małego domku i on stanął na czele 30 tysięcy wojskowych Izraela.
30 tysięcy pod miecze. Więc Gedeon mówi, okej, 30 koła, no jest nas i tak mniej niż przeciwnika, ale skoro dywan mokry był, to może coś z tego będzie. A Bóg mówi, za dużo was. Gedeon mówi, przepraszam? Za dużo was. Powiedz wszystkim, kto się boi, niech idzie na chatę. I wiesz, co się dzieje? 20 koła ludzi idzie do domu. 20 tysięcy znika. I Gedeon mówi, 10 tysięcy zostało, ale numer. Co on ze mną robi? Chyba czym ja sobie na to zasłużyłem? A Bóg mówi, słuchaj, Gidi, za dużo, dalej. Znacznie za dużo. Musimy redukować. Jak to redukować? Ja ci to wszystko wytłumaczyłem, rozumiesz? Ty dalej nie rozumiesz. My ciągle mamy problem, wiecie? Bóg nas nie rozumie. Bóg nie wie, Bóg nie rozumie, Bóg źle liczy. Bóg się wiecznie myli, prawda? Tak żyjemy, tak myślimy. I co robi się dalej? Mówi, weź ich tam nad wodę, niech piją i jak będą pić tak, to tych do boksu, a dopiero tylko tych, którzy będą pili w ten określony sposób, do wojska, na wojnę. Gdy on patrzy, 9700 osób pije niewłaściwie i zostaje 300 chłopa. Gdy on tak patrzy, mówi, chyba generalnie łatwiej byłoby tak, nie? Po co robić tą padakę? Ubijmy się nawzajem. Dobierzmy się w dwójki. To będzie tylko 150 par. I Bóg mówi, teraz jesteś gotowy. Teraz jesteś gotowy. A więc podsumujmy myślenie Gedeona. Mały domek, mała rodzina. Sąsiedzi wszyscy mają lepsze samochody, lepsze trawniki, lepsze płoty, lepsze domofony, lepsze telefony. Wszystko są lepsi. We wszystkim są lepsi. Mają więcej pieniędzy, więcej PLN-ów, wrzucają ładniejsze zdjęcia, to znaczy, że mają ładniejsze iPhony. Wszystko jest lepiej. Oni są lepsi od niego. I on w tym wszystkim, jeszcze Bóg go nie zrozumiał i z 30 tysięcy zabrał mu 29 700 ludzi. I zostawił go sam. Wiesz, co Bóg mu zrobił? Bóg mówi, koleżko, to we mnie jest power. To nie w twoich kolegach, koleżankach, w twoim tatusiu, mamusi, w twoim adresie zamieszkania. Zapomnij o tym. To ja zrobię rozwałkę. Jak się skończyło? No kto by się spodziewał? Wygrali. Kto by się spodziewał? Wygrali. I wiesz, co jeszcze krzyczeli? Za Gedeona. Ten chłop przeżywał szoki termalne. On nie wiedział, co się dzieje. Nagle ludzie krzyczą za Gedeona, za Boga. W jakiejś swojej mocy on niby to robi. Co tu się dzieje? Więc Gedeon w ogóle nie rozumiał, kim był. Jego perspektywa była zupełnie inna i zobaczcie, jak wielce był zakorzeniony w złej perspektywie, że nawet jak mu Bóg mówił, kim jest, to on mu tłumaczył, że nie jest. To myślisz, że ty lub ja po jednym kazaniu o tożsamości w Chrystusie, ty zrozumiesz, kim jesteś? Nie ma takiej opcji. Zobaczcie, co dalej. List świętego Pawła do Filipian mówi tak, 4:13. Wszystko mogę w tym. I tam jest taka gwiazdka, nie wiem, czy widzicie, przy wszystko. I z tyłu Biblii jest napisane 1048 punktów, których się to nie tyczy. Nie. Wszystko to wszystko. Wszystko mogę, uwaga, w sobie samym i w moim pochodzeniu, moim wieku i statucie społecznym mojego taty i mamy. Nie. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. A kto mnie wzmacnia? Mój pastor. Nie! Mój koordynator, mój lider, mój opiekun. Andrew Womack. Kenneth Hagin. Oni mnie wzmacniają. Nice. Problem jest z bratem Haginem, że on już od dawna nie żyje. To był generał. Słuchaj sobie generałów. Karm się tym. Ucz się. Wyposażaj się tym. Ale oni cię nie wzmocnią. Jest tylko jeden, który wzmacnia. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Z
Stamtąd idzie mój power. Stamtąd idzie mój power. Główne źródło. Tak mamy mieć pastorów. Tak mamy mieć przełożonych. Tak mamy mieć duchowych ojców, duchowe matki. Tak mamy być we wspólnotach. Tak mamy kochać, szanować i uczyć się od ludzi, których Bóg postawił do służby. Ale nie możemy przełożyć punktu patrzenia: oni mnie wzmocnią. Jezus mnie wzmacnia. Amen. I teraz na koniec dwa wersety, z czego jeden już czytaliśmy. Pierwszy list świętego Piotra 2:9. Odpalmy rakietkę. 2:9. Wy jesteście, teraz zaczyna brzmieć? Wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wiesz, jak ciężko by było każdemu z nas stanąć tu i powiedzieć do mikrofonu z wiarą i z odwagą: jestem królewskim kapłaństwem, jestem rodem nabytym, jestem ludem wybranym, jestem święty. Nie, no chyba nie. Chyba nie jestem. To nie kurnik, to dom Boga żywego. Jesteśmy w domu Boga żywego. On to zrobił. On nas wybrał. On nas uczynił królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. Ktoś powie: stary, bij od ciebie taka pycha, jeszcze rok temu głosiłeś, że jesteś niczym. Jesteś gotowy na sztuczkę na koniec tego spotkania? Właśnie kiedy zrozumiesz, że jesteś nikim, wtedy zrozumiesz, kim jesteś. Ta pycha jest odwrócona o 180 stopni. Ludzie mówią: nie, 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 ja jestem za słaby, a więc nie idę do Boga. To jest dopiero hipokryzja. To jest największa z arogancji, bo ty próbujesz się dopicować, żeby stanąć godnym. Serio? To jest niewykonalne. To jest pycha. Ludzie mi mówią: nie jestem jeszcze gotowy na chrzest. Jeszcze raz. Coś nowego. Nie jestem gotowy na chrzest. Dlaczego? No bo jeszcze nie pouporządkowywałem pewnych spraw. Okej. Może być ciężko dostać się do basenu, bo nie dasz rady poukładać sobie spraw. To właśnie dlatego przychodzisz do Niego. Umierasz w Nim, zmartwychwstajesz w Nim, żeby dać radę. Dopóki będziesz się szarpać, udowadniać, zaorasz, zamęczysz, zatrujesz siebie i towarzystwo. I ostatni fragment słowa. List świętego Pawła do Rzymian 8, od 14 do 17 jest nokauter. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze. I teraz jest hit. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. I teraz, a jeśli dziećmi, to i? Dziedzicami. To i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi. Ale dobra, jeszcze jest, jeszcze podnosi wyżej. A współdziedzicami Chrystusa. Na następny dzień jest: tylko jeśli razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Skupmy się na tym, co było na początku. Ja jestem dziedzicem. Ja mam to w Nim.
Może tak. Kiedyś może uwierzymy, co znaczy piosenka, w których śpiewamy: nie jestem sam, w ogniu ze mną był ktoś jeszcze, stanął obok mnie. Na, 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 na. Na razie jest na, na, na. Bo jeżeli ty byś rozumiał, że w ogniu z tobą jest ktoś jeszcze, to ty mówisz: jestem ognioodporny. A wielkie wody nie zalały mnie. Serio? Dlaczego? O Jahwe. No, piosenka poukładana jest dobrze. Tylko czy to w życiu poukładaliśmy? Walczy za mnie święty Bóg. Na pewno. Krzyk zwycięstwa mogę wznieść. Możesz? Halleluja. Właśnie tak mamy żyć. To jest, posłuchajcie, to jest standard. To właśnie religia porąbała wszystko, ale za to właśnie umarł Jezus, żebyśmy tak żyli. A więc problem jest, że przykładamy miarę siebie do sytuacji, okoliczności i zmagań, a nie Chrystusa. Cześć, cieszę się, że tutaj jesteś. Wierzę, że to przesłanie przyniosło nowe rzeczy do twojego życia. Zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału, dzięki czemu zawsze będziesz miał dostęp do najnowszych nauczeń. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co jest wizją służby Nations on Fire, lub jeśli rodzi się w Twoim sercu pragnienie bycia naszym partnerem, chciałbyś wspierać nas w modlitwie bądź finansowo, to zapraszam Cię do linku w opisie tego filmu. Obserwuj moje media społecznościowe i pozostajmy w kontakcie. Trzymaj się!